Tworzymy słowo Boże. Wiecie, trochę mnie zaskoczyła szkółka niedzielna, bo mój Filip skończył 18 i idzie, mówi, że idzie na pierwszą grupę. Nie wiem, co się porobiło. Wielki jest nasz Pan. Amen. Bóg jest godzien chwały. Ten, który jest ponad wszystko, który jest uwielbiony, który tak potężny, a jednocześnie przyszedł do nas, do nas osobiście, aby nas zbawić. Do Ciebie, do mnie, jeżeli skorzystałeś z tego, jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, tak jak, jak ja. Jeżeli nie, to dzisiaj jest czas, aby z tego skorzystać, aby poznać Go, aby przyjść pod Jego krzyż, aby złożyć swoje życie Jemu. A to jest najważniejsza, najlepsza decyzja, jaka, mogła, jaka może się trafić człowiekowi. Halleluja. Otwórzmy może dwa miejsca Słowa Bożego, które będziemy czytać dzisiaj. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Jeżeli macie zaznaczkę w swojej Biblii, to musicie potem zaznaczyć, będziemy jeszcze jedno miejsce czytać, ale tylko z tych dwóch miejsc. Ewangelia Jana, 15, rozdział od pierwszego wiersza. Bardzo znane słowa, bardzo proste słowa, ale jakże cenne dla naszego życia. Halleluja. Mówi je sam Pan Jezus Chrystus, dlatego tak bardzo ważne są. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten wydaje wiele owocu. bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony preż, jak zaschnięta latorość, takie zbierają, wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak, i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. To jedno słowo. I drugie słowo z księgi Ezechiela. Otwórzcie, jeżeli macie słowo Boże, ze sobą. Księga Ezechiela, 47 rozdział, 12 wiersz. To słowo było czytane kilka tygodni temu. Pastor czytał to słowo tutaj na tym miejscu, w szerszym, w szerszym kontekście. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na ten jeden wiersz. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich niewiędnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Trochę przybliżę ten kontekst, jeżeli ktoś nie był na tym, na tym zgromadzeniu, kiedy pastor głosił na temat potoku, który wypływa spod z, z tronu Bożego, spod y, y, przybytku, to chciałbym powiedzieć, że ten potok, ta rzeka, ten potok wypływa spod przybytku, spod tronu Bożego i jest tutaj napisane, że ten potok niesamowitą rzecz będzie przynosił ze sobą. Niesamowite życie. Nawet kiedy będzie śmierć, wszystko, co będzie w, w kręgach tego potoku, tej rzeki, stanie się życiem. Będzie ożywało. Będzie uzdrowione. Ten potok, my dobrze wiemy, co to jest za potok. Haleluja. To jest Bóg. Ale Chciałbym zwrócić uwagę na, może kiedy przejdziemy potem do Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówił o krzewie winnym, o latorośli, mówił to tak prosto, tak bardzo, bardzo zachęcająco do naszych serc, że nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie nie zrozumieć tego, to chciałbym powiedzieć, co wtedy, kiedy słuchaliśmy tego słowa, kiedy pastor głosił na temat tego potoku, na temat wody, która wypływa spod przybytku Bożego to przyszła mi na myśl taka, taki, taki, yy, tak, takie jedno yy, stwierdzenie. Duch Święty zaczął mówić do mojego serca, że fajnie się tego słucha. Jest to takie coś, co ponad nasze myśli, ponad naturalne. Coś, co jest, przekracza nasze myślenie. Coś, co jest więcej, niż my sobie potrafimy wyobrazić. I takie westchnienie w nas się pojawia się, kiedy czytamy to słowo Panie, jakbym chciał, żeby to się działo. Jest tak w was? Hallelujah. I chciałbym zachęcić, że Słowo Boże... Ono nigdy nie wraca puste. Kiedy Bóg je wypowiada, kiedy Bóg je wypowiedział i posyła je, to ono zawsze spełnia to, z czym jest wysłane. I przynosi chwałę Bogu. Halleluja. I to słowo tak samo, ono jest aktualne, ono jest na dzisiaj, ono jest. Duch Święty został zesłany. Pan Jezus, kiedy wychodził po ziemi, on powiedział: Ja idę do ojca, ale poślę wam pocieszyciela ducha prawdy, który będzie z wami na wieki nie tylko do mojego przyjścia, ale na wieki. On będzie z nami na wieki. Halleluja. Duch Święty. I potem zaczął mówić, co Duch Święty przyniesie do naszego życia. I on mówi, ja za cały czas o tym mówię, ale powtórzę wam kolejny raz, bo to jest niesamowita osoba w moim życiu. I Duch Święty, Pan Jezus powiedział, On przyniesie do waszego życia pocieszenie. On przyniesie do waszego życia objawienie. On przyniesie radość. On przyniesie w chwilach, kiedy nie będziecie w stanie, On przyniesie wam siłę. Halleluja. Duch Święty to czyni. On to robi każdy dzień. I właśnie... Duch Święty obrazuje, Bóg obrazuje potok. To jest życie. Bóg jest, jest właśnie tym strumieniem. Spod tronu Bożego wypływa Duch Święty, halleluja, Boża obecność. W Jezusie Chrystusie zostaliśmy odrodzeni, zostaliśmy szczepieni w drzewo, zostaliśmy drzewami Bożymi. W innym słowie jest napisane, że dębami sprawiedliwości ich będą nazywać. I zaraz wrócimy do tego. Ale chciałbym zachęcić Was, Ciebie i mnie, zachęcić nas, abyśmy Boże Słowo traktowali z szacunkiem i chcieli Go przyjąć tak, jak ono jest napisane. Bóg chce, abyśmy byli drzewami, abyśmy wydawali owoce. Amen? Kilka osób powiedziało Amen. Bóg chce, abyśmy wydawali owoce. Amen? Hallelujah. I Bóg chce, abyśmy byli tymi drzewami. On, tak jak Pan Jezus powiedział, dał obraz na, na przykładzie y, y, latorośli i, i właśnie winnego krzewu. Tak samo Bóg daje tutaj przykład, jak będzie się działo, kiedy zanurzysz się w Bogu, kiedy zamieszkasz w Jego ogrodzie. Kiedy zamieszkam nad brzegiem, tutaj Słowo Boże ma, mówi kilka aspektów. Jedny z nich jest bardzo ważny i dla mnie jest na, naprawdę mocny, pocieszający, że nad brzegami tej rzeki, nad brzegami tego potoku będą rosły różnorodne drzewa. Halleluja. Ja tutaj widzę na tym miejscu różnorodne drzewa, które są pełne owoców, które owocują co miesiąc. Amen? A znowu dwie osoby. Amen? Halleluja. I Widzicie, o to mi chodzi. Właśnie to chcę z Was wyrzeźbić. My tak w sobie po cichutku myślimy, myślimy. Ja kiedy pierwszy raz zacząłem czytać Ewangelię Jana, ja sobie zacząłem myśleć, Panie Jezu, to ja jestem takim, taką, tak, takim, taką latoroślą, taką gałązeczką malutką, tam nigdzie jej nie widać. Nigdzie jej nie będzie widać. Tam w dół krzew winny jest takim potężnym krzewem, który owocuje, który... Ale ja sobie tam z tyłu gdzieś tak, wiecie, nowa trochę w cieniu, żeby tam duży te owoce, żeby ktoś czasem na mnie nie zwrócił uwagi. I tacy jesteśmy. Szczególnie w tym rejonie tutaj Polski ludzie są bardzo skromni. E, więc my tak czasami mówimy sobie, Boże, ja takie malutkie owoce, takie taki tam, żebyś, wiecie, żeby były. Ale Bóg, Pan Jezus chciał coś więcej powiedzieć. Gdyby nie chciał tego powiedzieć, to nie mówiłby o przycinaniu. I chcę Wam powiedzieć, że kiedy mówi o drzewie, kiedy mówi o krzewie winnym, kiedy mówi o latoroślach, on mówi od razu o przycinaniu. Więc. Z mojego myślenia wynika to, że ten krzew się będzie rozrastał. Będzie się potężnie rozrastał. Halleluja, Amen? Będziesz potężnie rósł. A dlaczego? Nie dlatego, że jesteś fajny i że mieszkasz w takim rejonie Polski, a dlatego, że jesteś wszczepiony w potężne, wspaniałe, cudowne drzewo. Amen? Dlatego. Dlatego, że to Jezus Chrystus jest tym korzeniem. Jezus Chrystus jest drzewem, w które zostaliśmy wszczepieni. I to tam stąd mamy źródło, mamy, mamy skąd czerpać. Ja w przyrodzie obserwuję, że kiedy drzewo ma dobre warunki, to ono się wcale nie krępuje. Zauważacie też to? Ono się wcale nie krępuje. Kiedy jest na suchej glebie i ma ciężko, to wiecie, jest trochę marne. Ale kiedy ma dobre warunki, kiedy ma dosyć wody, kiedy ma dosyć dobrą glebę, kiedy ma wszystkie warunki spełnione do tego, żeby mogło wzrastać i rozwijać się, to ono naprawdę szaleje. To drzewo szaleje. Ja mam powiem taki, takie drzewko w moim ogrodzie, gruszka. Macie ktoś gruszkę w ogrodzie? Pomachajcie mi ręką. Też lubicie gruszki, tak, fajnie. Wiecie, gruszka jest takim dziwnym drzewem, że ono niesamowicie rośnie, ono niesamow... ale kiedy ja go przycięłem, myślałem sobie potem, kiedy siadłem, mówię, co ja narobiłem, takie było ładne, poprzycinałem, ciekawe czy ono się jeszcze pozbiera. Wiecie, na następny rok w tym miejscu, kiedy, gdzie było przycięte dwukrotnie więcej tych gałęzi i większe były i takie silne i takie mocne, a te liści były takie aż świecące. Wiecie, drzewo, kiedy ma dobre warunki, to ono się chce rozrastać. Ono się rozrasta. I Pan Jezus nie mówił o, o słabych, małych latorośkach, o takich wiecie, malutkich gałązeczkach, tam gdzieś ledwo ledwo co. Ale On mówi o drzewie, które chce rosnąć, bo ma dobre warunki, bo jest wszczepione w korzeń, jest wszczepione w drzewo Jezusa Chrystusa. Amen? Haleluja! Haleluja! I chcę zwrócić uwagę teraz na Ezechiela, że drzewa, które są posadzone nad brzegiem, nad brzegiem rzeki, one nie mają niedostatku, one nie mają suszy, one nie mają, nie mają takich warunków, że, że nie wiedzą, co robić ze sobą. Wiecie, Słowo Boże też mówi, że wiele przychodzi, wiele przychodzi prób doświadczeń. Przyjdą burze, przyjdzie cokolwiek. Ale pomimo tego ciągle będą zasadzone nad brzegiem. Amen. Nikt ich nie przesadzi, gdyż sam Bóg je tam zasadził. Amen. Ciebie, Twoje życie i moje życie Bóg umieścił w swoim życiu. Haleluja, w swoim królestwie. I nikt nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie, ani nic nie jest w stanie, to, mówi, to czytamy w, w, w Nowym Testamencie. Nic i nikt nie jest w stanie wyrwać nas z miłości Bożej. Oddzielić nas od miłości Bożej, o ile sami nie zdecydujemy. Jesteśmy w nim zakorzenieni. Halleluja. I on chce, abyśmy wzrastali. Mamy warunki, mamy do tego możliwości. On chce, abyśmy byli właśnie drzewami, abyśmy rośli. A ogrodnik przychodzi, aby przycinać to, co dzikie, to, co się rozrasta, to, co nie przynosi owocu. On to obcina. I wiecie, czasami to jest bolesne. Dla drzewa to jest czasami bolesne. On musi obciąć gałęzie, które nie przynoszą owoce. Wydaje się być piękne, wydaje się być bardzo yy, przestronne, zajmują dużo miejsca, ale nie ma na nich owocu i ogrodnik przychodzi, aby obcinać. Pan Jezus o tym mówi. Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, abyśmy nie myśleli, abyśmy zmienili nasze myślenie odnośnie naszego życia. Że ja to tak powolutku sobie rosnę, żeby też ogrodnik nie musiał mnie przycinać. <laughs> żeby nie miał dużo roboty ze mną. I tak ma duży, dużo roboty z Tobą, <grym> ze mną też. Wiecie, dlatego chciejmy wkorzenieni w Niego, wkorzenieni, ugruntowani w Jego miłości. Chciejmy wzrastać, chciejmy stawać się dojrzałymi, dużymi drzewami, które przynoszą owoc. Pan Jezus powiedział na końcu, o co w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi o to, aby jeden przez drugiego powiedział, ja mam większe, ja jestem jabłonią i ja mam piękniejsze, bo, bo czereśnie Wy macie takie małe te owoce. <grym> a czereśnia powie, a ja mam dużo za to, a Ty masz mniej. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to wszystko jest na chwałę Bogu. Pan Jezus powiedział, wytłumaczył to. Przez to uwielbiony będzie Ojciec Wasz, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Amen. Hallelujah. To nie jest wcale chlubą do, do nas, czy pochwałą, czy coś, co, cokolwiek. Ale Bóg chce, abyśmy wzrastali, abyśmy się rozwijali, abyśmy żyli w Jego obecności po to, aby przynosić obfity owoc. To słowo tutaj mówi, że na Jego, na jego tych różnorodnych drzewach, róż, różnorodne owoce wydają, każde drzewo według swojego rodzaju wydaje owoce i one są na pokarm. Te owoce mają być duże, piękne, one są na pokarm. One mają służyć, halleluja. Jest napisane też, że Jego liście, tych drzew, służą na lekarstwo. Bóg właśnie chce, aby nasze życie było ukorzenione w Nim. Aby nasze życie było zagłębione w Nim. Ja bym chciał przeskoczyć z powrotem do Ewangelii Jana. Ewangelia Jana jest... Pan Jezus, kiedy mówi słowa, wiecie, taka głębia jest w tych słowach. Kiedy zagłębiamy się w Słowie Bożym, to możemy każdego dnia znajdować coś nowego. Wiecie, kilka lat temu czytałem tę Ewangelię Następny rok czytałem, może kilka razy w miesiącu nawet czytałem te Ewangelię, następny rok, następny rok, następny rok. I co otwieram Ewangelię? Bóg mówi nowe rzeczy. To jest Jego łaska. To jest Jego łaska. Czasami wydaje się nam, że już wszystko możemy słyszeć. Tyle kazań słyszałeś, na tyle spotkania byłeś, wszystko na ten temat już wiesz, a Bóg przyjdzie do Ciebie któregoś dnia i zaskoczy Cię. Hallelujah. I mówi, ale wiesz co najbardziej, ja chcę być z Tobą, chcę, żebyś to usłyszał ode mnie. I Pan Jezus tutaj mówi tak: kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owocu. To jest trwały owoc. To trwa we mnie. Jeszcze na początku chcę zwrócić uwagę, co kilka dni temu właśnie Duch Święty zwrócił: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Ja zadałem pytanie, Boże, prawdziwym krzewem winnym, czy też są inne krzewy? Widocznie są. Widocznie są inne drzewa, ale Jezus Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym. I chciałbym to mocno podkreślić. Tylko Jezus Chrystus, tylko Jezus Chrystus jest naszym fundamentem, jest naszym zbawieniem. Tylko w nim możemy budować nasze życie tylko na tym fundamencie Jezusa Chrystusa możemy zbudować nasze życie jeżeli w twoim życiu jakoś ci się układa i wydaje ci się że jakoś stanąłeś na nogi ale nigdy nie postawiłeś fundamentów na Jezusie Chrystusie na tym który umarł za ciebie i za mnie to musisz wrócić do tego z powrotem do tego miejsca słowo boże mówi gdzieś tam w którymś miejscu mówi co się stanie jeżeli nie ma fundamentu Cała praca na marne. Dlatego już w tym momencie, jeżeli byłby ktoś taki na, na tym miejscu albo słuchał tego słowa, to wróć do tego miejsca, gdzie możesz spotkać Jezusa Chrystusa. Damian to tutaj już mówił. I przyjdź do Niego, aby oczyścić, aby powiedzieć Panie Jezu, ja nie potrafię nic zrobić, ale Ty zmień moje życie. Postaw moje nogi na fundamencie. Śpiewaliśmy taką pieśń, z błota wyrwałeś mnie. Halleluja, halleluja. Bóg wyrwał mnie z błota. Ja nie wiem, co by było dzisiaj, gdyby nie Bóg. Co by było dzisiaj, gdyby nie Jezus Chrystus? I nie chcę o tym myśleć nawet. Chcę myśleć o tym, że On jest najspanialszy w moim życiu i chcę to wszystkim innym powiedzieć. Chcę się z wami tym podzielić. Że Jezus Chrystus jest najważniejszy, najlepszą osobą w naszym życiu. Dzisiaj jest tutaj mało, dzieci poszły na szkołkę, ale ja w bardzo młodym wieku przyjąłem Jezusa Chrystusa. Nie mówię tego, żeby się chwalić, ale jak ja bardzo w Bogu dziękuję. Jak ja jestem Mu wdzięczny, że On tak szybko zadziałał, powiedział do mnie słowo. Że mogłem odpowiedzieć na jego Ewangelię. To jego łaska. To jego łaska. I chciałbym zachęcić wszystkich, którzy nawet w młodym wieku, najmłodszym wieku, wiecie, chłopcy w tym wieku potem czasami myślą sobie, że trzeba poszaleć, trzeba cokolwiek. Ja przyglądałem się temu wszystkiemu, a czasami spotykam moich kolegów, moich przyjaciół z mojego, z mojego rocznika. Niektórzy z nich, chwała Bogu, opamiętali się, przyszli do poznania prawdy. I chodzą i idą drogą Pana, I Bogu za to dziękuję. Wdzięczny jestem Jemu za to, że służą Bogu. Ale niektórzy z nich chcieli poszaleć trochę i to się źle kończy. To się źle kończy. To było wczoraj, a dzisiaj już jest kilka, powiem, dziesięć lat. Przyleciało. Dlatego bardzo ważne jest, aby fundament nasz był Jezus Chrystus. I ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Pan Jezus mówi, i ja. Ja jestem tym, do którego chcę was szczepić I kiedy tam będziesz szczepiony, możesz rozrastać się, możesz rozrastać się i przynosić wspaniałe owoce. Halleluja. I do tego chcę was zachęcić dzisiaj kolejny raz. Kolejny raz, abyśmy nie krępowali się, kiedy jesteśmy przed Bożym obliczem. Kiedy jesteśmy przed Bożym Obliczem, chciej mnie brać. Chciej mnie brać. Kiedy przychodzimy do społeczności, sam na sam i zamykasz drzwi za sobą, przychodzisz do Bożej Obecności i powiedz: Panie, jak ja jestem głodny, jak ja jestem pragnący, jak moje korzenie są wyschnięte i chcą wody, chcą tej wody. Ja, ja, ja Ciebie potrzebuję. Wypełnij moje życie, wypełnij moje życie do przelewu. Chcę naciągnąć tej wody, aby wystarczyło do wieczora, aby wystarczyło na cały dzień. Hallelujah. A kiedy przyjdę następny raz, znowu jestem pragnący, znowu potrzebuję. I im więcej będziesz potrzebował, im więcej będziesz pił, im więcej tej wody będzie twoje życie naciągać z tej rzeki, z tego potoku łaski Bożej, Ducha Świętego, halleluja, to wtedy tym więcej, więcej będziesz mógł wzrastać. Wzrastać w dojrzałość Pana, halleluja. I to już nie będzie takie drzewko, które, wiecie, w naszym ogrodzie, kiedy... Małe drzewka żeśmy posadzili. Ja już to z kim się dzieliłem tutaj. Jak małe drzewka żeśmy posadzili, to kiedy one są takie kruche, malutkie gałązki mają takie wątłe, to tak się delikatnie obchodzimy z nimi. Tak przychodzimy, wiecie, żeby ta gałązka się nie złamała, a kiedy przechodzisz, żeby coś tam zrobić, to, to patrzysz za każdym razem, czy wiatr, wiatr tam czasami czegoś nie popaskudził. Ale kiedy jest wielkie drzewo już, kiedy jest wielkie drzewo, to wstawiasz drabinę, na niego wyłazisz, skaczesz po gałęziach, obierasz owoce. Nie przejmujesz się niczym. Ono jest dojrzałe, ono jest silne. A kiedy nawet zdarzy się, że wiatr złamie gałąź, i patrzysz się, taka dobra gałąź, tam były najlepsze owoce na tym, i trochę żałujesz, potem musisz poprzycinać te straty. I myślisz sobie, ciekawe, czy się pozbiera. A ono tak jakby zregenerowane siły, jakby w podwójny sposób jeszcze więcej wydaje owocu. Amen? I to jest dorosłe drzewo i do tego chcę Was zachęcić, abyśmy wzrastali w Jego poznaniu, w Jego łasce, abyśmy wzrastali w Słowie Bożym, abyśmy przychodzili do Niego i brali bez nużenia. abyśmy nie krępowali się. To, co Bóg mówi w Starym Testamencie, nie krępuj się, poszerz zasięg swojego namiotu. Nie, nie bądź tym skromniutkim takim w braniu od Niego, gdyż jest dosyć, jest dosyć. Kiedy, kiedy przychodzimy do Jego obecności, to bądźmy naprawdę, bądźmy naprawdę głodni, pragnący. I nasyć, nasyćmy się Nim. Halleluja. Bo od tego zależy nasz owoc. Od tego zależy, jakie nasze życie będzie. Pan Jezus tutaj tę zależność bardzo wyraźnie przedstawił. Od tego zależy, jak mocno jesteśmy w Nim ukorzenieni. Jak mocno w Nim żeśmy się zadomowili. Jak mocno w Nim trwamy. Od tego zależy, jak, jaki będzie nasz owoc. Czy będzie trwały, czy będzie naprawdę soczysty, czy będzie wspaniały. Czy przyniesie wiele chwały. Wiele owoców dla chwały Boga, naszego Ojca. Ogrodnik przechodzi i mówi: Se taki malutki był, kiedy go szczepiłem. Popatrz, popatrzcie wszyscy, jak, jak, jak się rozrosło. Jak wiele owoców wydaje. Każdego roku przychodzę, aby przycinać, a ono co miesiąc wydaje owoc. Co miesiąc przynosi jeszcze większe owoce. Muszę przycinać, bo dzikie pędy się y, roz, rozgałęziają, rosną. My wiemy o co chodzi. <laughs> Te dzikie pędy rosną na każdym drzewie. Ale ogrodnik jest po to. Nasz kochany ojciec, nasz kochany tatuś przychodzi po to, aby w trosce, w miłości obcinać te pędy. Obcinać. I czasami krzyczysz, Boże, dlaczego mnie to spotkało? Czasami krzyczysz i mówisz, Boże, dlaczego moje życie to dotknęło? Dlaczego tyle łez musiałem wylać? Dlaczego muszę tyle na kolanach spędzić? Boże, dlaczego tak jest? On przychodzi, obcina wtedy. I powie, zobaczysz dlaczego. Ty jeszcze się czujesz trochę źle, ale regenerujesz swoje siły. Przychodzisz do Bożej społeczności, przychodzisz do Jego obecności i mówisz Boże, jak, jak jestem głodny, jaki jestem spragniony Ciebie. Ja lgnę do Ciebie, moje korzenie pragną Ciebie, moja dusza pragnie Ciebie, moje serce, moje życie, moje ciało woła do Ciebie mało, mało, jeszcze chcę więcej Ciebie. Chcę Ciebie więcej, chcę Ciebie bliżej. Przychodzisz do Niego, a za miesiąc zdziwisz się że Bóg tak wspaniale wyrzeźbił wy, wy, wy ten owoc z Twojego życia. Że nie tylko było dla Ciebie, ale teraz jest dla innych. Teraz Bóg odbiera sobie chwałę podwójny, potrójny raz w potężny sposób i tak się to dzieje. Tak się to dzieje. I On opatruje, On przychodzi do Twojego życia i On chce, aby się rozrastał. On chce, abyśmy wydawali jeszcze większy owoc, jeszcze większy owoc. Haleluja. Jest taka pora roku, że to możemy widzieć na oczy. Więc kiedy będziesz miał możliwość stanąć w ogrodzie, miał możliwość stanąć w ogrodzie, czy gdzieś, gdziekolwiek, gdzie są jakieś sady, ogrody, przypatrz się temu. Przypatrz się temu. Podglądnij to. I chciej niech ten obraz zostanie w Twoim życiu. I powiedz, Boże, przychodź do mojego życia jeżeli są dzikie jakieś rzeczy, jeżeli są jakieś rzeczy niepotrzebne, które tylko ciągną niepotrzebnie soki, które niepotrzebnie mogą zmniejszać owoc, to obetnij to. To obetnij to. Chcielibyśmy stawać się dojrzali, dojrzali, gotowi przyjąć Bożą korektę. Bożą korektę. Amen. Kiedy przychodzi ktoś do Ciebie i nie ma racji, nie podnosisz się, nie unosisz się, ale przyjmujesz to na klatę. To jest dojrzałość. To jest obcinanie, i mówisz: Boże, ale ja miałem rację. Dlaczego? Dlaczego? Wtedy zamykasz usta. Bóg mówi: Niech będzie chwała dla mnie. Boża dojrzałość. Kiedy czasami nie możemy sobie z czymś dać rady, i chciałoby się krzyczeć, i chciałoby się powiedzieć: To jest niesprawiedliwe. Wtedy idziesz na kolana. Dzisiaj rano rozmawiałem z jedną siostrą i wspaniałą myśl poddała. Kiedy nasze problemy, nasze rzeczy, które nie, nie możemy sobie z nimi dać rady. Nie krzyczymy tego dookoła, nie, wy, nie, chodzi, nie wychodzimy z tym na ulicę, ale wchodzisz do komory i mówisz, tam wszystko wyleje. Tam wszystko wylewasz, tam wszystko mówisz. Tam mówisz, krzy, krzyczysz i mówisz, Boże, dlaczego? Tam mówisz, Panie, czemu akurat ja? Tam mówisz wszystko, boli mnie i nie potrafię. A Bóg przychodzi i dotyka Twojego życia. On przychodzi. I On daje Ci wyraźnie do zrozumienia, że obcina. Że obcina to, co powinno zostać, to, co powinno wrzucone być do, do ognia, i zostaje tylko to, co najcenniejsze. Zostaje to, co cenne. Hallelujah. To, co przynosi owoc i co przyniesie jeszcze większy, jeszcze większy owoc. Hallelujah. I wiecie, kiedy tak się modliłem, kiedy szukałem, szukałem, tak mówimy, szukałem Bożej obecności, ale tak naprawdę to trwałem przed Panem, marzyłem w Jego obecności. Kiedy Słowo o Boże mówiło do mojego serca, to zobaczyłem taki jeden obraz. Jest w niebie, jest w niebie i tu na ziemi jest poszukiwany, bardzo ceniony owoc. Bardzo ceniony owoc jest, owoc, który jest tak bardzo wysoką cenę ma. Są to owoce, które przynosicie. Są to owoce, które mają bardzo wysoką cenę. Są poszukiwane. Hallelujah! I drzewa muszą być naprawdę Mocno wypielęgnowane, muszą być bardzo mocno wypielęgnowane, aby przynosiły ten owoc, aby przynosiły ten owoc, ale całe niebo rozkoszuje się tymi owocami. Całe niebo cieszy się tymi owocami. Już wam powiem, będę śpieszył z odpowiedzią, co to za owoc? To jest wdzięczność. To jest wdzięczność. To jest niesamowicie słodki owoc, przydatny w każdej potrawie. W całym niebie się rozkoszują nim. I na ziemi Duch Święty rozkoszuje się wdzięcznością. Kiedy człowiek jest wdzięczny, kiedy człowiek wdzięczny, nie, nie zwracając na uwagę na to, czy jest źle, czy jest dobrze, jest wdzięczny Bogu. Następnym takim cennym owocem to jest dziękczynienie. W każdej sytuacji, kiedy dziękujemy Bogu. Kiedy dziękujemy Bogu, to jest niesamowity owoc. Kiedy przynosimy na rękach modlitwie dziękczynienie, i kiedy jest ci ciężko, kiedy w chorobie mamy świeży przykład, kiedy w chorobie, w cierpieniu, kiedy ktoś przynosi wdzięczność i mówi: Boże, dziękuję Ci, dziękuję Ci za wszystko dobre, co mnie spotkało, jest to więcej niż wszystko, cokolwiek może być inne, to jest niesamowity owoc. To jest owoc, który Bóg. Przedstawia przed cały Kościół, po, po, przedstawia przed całe niebo i mówi, popatrzcie się, jak to drzewo owocuje. Popatrzcie się, jest nad moim, nad moim źródłem pozasadzone. Jest zasadzone nad potokiem i ono owocuje, ono owocuje. Pomimo, że sztorm, pomimo, że wiatr, pomimo, że są różne okoliczności, to drzewo przynosi niesamowity owoc. I ja się nasycam. Haleluja. Bóg, Ojciec, nasz Tatuś przyjmuje dziękczynienie, przyjmuje wdzięczność, chwałę. To są najwspanialsze, moglibyśmy mówić o wielu, wielu, wielu owocach. W Ezechielu jest napisane, że różnorodne drzewa są posadzone. Różnorodne, różnorodnego rodzaju. różnorodnego rodzaju. Nie możemy powiedzieć, że tylko jabłonie po lewej stronie tego potoku, pomarańcze po prawej stronie. No i może wystarczy, bo te soczyste, te są smaczne i by wystarczyło. Tam są różne drzewa. Każdy z nas przed Bogiem jest stworzony indywidualnie. Jest stworzony, Bóg bardzo wiele włożył w twoje życie. I on chce, abyśmy się rozrastali. Abyśmy rozrastali się, abyśmy przyjmowali tak samo jego pielęgnację. Abyśmy przyjmowali korektę, abyśmy stawali się drzewami. Aby już nie było tym malutkim, chwiejnym drzewkiem, które takie potrzebuje pielęgnacji. I ogrodnik bardzo, bardzo delikatnie się z nim obchodzi. Ale on oczekuje, kiedy ten pięć się zrobi coraz grubszy. Kiedy każdego roku przychodzi i pielęgnuje. Kiedy jego gałęzie staną się mocne. Kiedy te dzikie jakieś rywiki, dzikie pędy bę bę będą poprzycinane i zostanie to, co jest solidne. Kiedy pieni jeszcze będzie mocniejszy. Następnego roku przychodzi, znowu e, pielęgnuje to drzewo. I przynosi owoc. Aż przychodzi czas, kiedy to drzewo się staje tak wielkie, że ono owocuje pomimo wszystko. Hallelujah. I Bóg się chrzczyci tym i mówi: Patrz, jakie czynienie, Tylko podnieś głowę. Tylko podnieś głowę. Jakie jest chwała dla mnie. Jaka to jest chwała dla mnie. Jaka jest Boża obecność dla mnie. Hallelujah. Bóg, ojciec się cieszy. Jeżeli myślałeś do tej pory, że, że to jest może chluba, że to jest przesada. Że to jest coś, co nie powinienem tego mówić, to ja chciałbym powiedzieć, że przyjmij to, przyjmij to do swojego serca i powiedz: Dziękuję ci, panie, bo to nic ze mnie. Gdyby nie było potoku, gdyby nie było wody, gdyby nie było warunków, ja bym nie był nawet małym rywikiem, nawet małym krzaczkiem dziko rosnącym. Po prostu by mi nie było. Jedna pieśń mówi: Bez ciebie bym zginął. Bez Ciebie bym zginął, i to jest prawda. Ale Jezus Chrystus oddał swoje życie za Ciebie i za mnie. On na Golgocie oddał swoje życie. On niewinny, niewinny, który żadnego grzechu nie popełnił, został skazany za moje grzechy. Został skazany za moje grzechy, a kiedy już Piłat nawet nie umiał, nie umiał znaleźć przyczyny, nie umiał znaleźć yy, winy, które mu już przypisać, to wiecie, co napisał jako przestępstwo. Król żydowski. Jako przestępca był nazwany król żydowski. Ale to my dobrze wiemy, dlaczego on na krzyżu zawisnął. Za moje życie. Za to, żebym ja był zbawiony, żebym mógł żyć wiecznie. Haleluja. Za to, żebyś ty mógł żyć wiecznie. Za to, żebyśmy nie musieli w grzechach umierać, ale żyć wiecznie. To życie nasze tutaj jest tylko przed smakiem tego, co ma przyjść. Żyjemy, jest fajnie, jest dobrze, ale Jezus Chrystus zaplanował wszystko. On powiedział: "Ja umarłem za was, ale też z stałem, aby to nie było koniec życia na tej ziemi. Idziemy dalej. Halleluja. A na tę chwilę chciałbym was zachęcić, abyśmy poszerzyli nasze myślenie, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, chciajmy prosić więcej. Błogosławieni głodni, błogosławieni pragnący. Amen. Błogosławieni. I właśnie o to chodzi. Błogosławieni ci, którzy nie mają miary, którzy nie powiedzą: 'Panie, już dosyć'." Dwa owoce mi wystarczą, to będzie, nie, nie będę po prostu pyszny, nie będę się wynosił gdzieś tam, nie musisz się wynosić, nie musisz być pyszny, ale zapragnij Boga. Zapragnij Jego soku, zapragnij Jego wody. Wody życia, która może być Twoim życiem, która może być dla innych, która nie tylko będzie dla Twojego życia, ale też dla innych. Wiecie, że pra prawdziwa pokora to jest wtedy, kiedy my dajemy? Kiedy my nie tylko dla siebie chcemy, ale kiedy, kiedy z nas, naszego błogosławieństwa mogą korzystać inni. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy my damy się użyć Bogu, naszemu Panu. Jezus Chrystus tak wspaniale przedstawił to słowo trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, bo to prawda, jeżeli byśmy tę gałąź odcięli i posadzili nawet do wody, to ona nie będzie wydawać owocu. Ale musi być w tym drzewie, w Jezusie Chrystusie. Nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Każdego dnia. To jest tak proste, to jest tak obrazowe, to jest tak naprawdę tak przejrzyste, że nie trzeba nic więcej mówić. Pan Jezus powiedział to w bardzo, bardzo wyraźny sposób. Zastanawiam się, dlaczego akurat w tym miejscu mówił tak wyraźnie. W innych miejscach mówił w przypowieściach, ale tak bardzo mu zależy, aby każdy to zrozumiał. Aby każdy to zrozumiał. Każdy jeden aby to zrozumiał. Aby nie było w tym w temacie żadnych tajemnic. Aby, aby nie było tutaj żadnego. Tu, tutaj nie trzeba nawet się wgłębiać mocno. Trzeba po prostu przyjść do Niego i w Nim trwać. Amen. Hallelujah. Czytacie biuletyn? Czytacie biuletyn? Ja bym chciał powiedzieć wam, że naprawdę niesamowite owoce. Ostatnio Duch Święty przypomniał mi, pokazał mi to przed oczy. Jakie czytam biuletyn? Dzisiaj nasz pastor senior jest pośród nas i ja bym chciał podziękować też Bogu za te, za te owoce, które są tam. Wiecie, każdego razu, kiedy czytam to krótkie rozważanie Słowa Bożego, to na dole wezmę biuletyn, gdzieś tutaj na schodach już to mam przeczytane. Ja nie mogę się doczekać na ten moment. Wiecie, jednak Bogu będzie chwała, to jest owoc, który, który naprawdę jest na chwałę naszego tatusia. Słowo Boże, powiedziane w tak prosty sposób, a tak głęboko. Zauważyliście to? Tak prosty sposób, tak prosty sposób, że małe dziecko jest w stanie to zrozumieć, a jednak tak głęboko. To jest praca Ducha Świętego. Zasadzonych nad rzeką życia. Zasadzonych nad brzegiem rzeki. Haleluja. Kiedy nasz pastor, senior, głosił Słowo Boże i, i nauczał tutaj na tym miejscu, to ja, ja słuchałem otwarto gębo. Słuchałem Bożego objawienia. Ale powiem wam, że teraz, kiedy czytam jeszcze bardziej jestem zaskoczony, jeszcze bardziej wdzięczność przynoszę Bogu. Halleluja. To są owoce, a świadectwa, które tam są opisane. Ja przynoszę Bogu dzięki za tych ludzi, którzy naprawdę to są bohaterowie wiary. Jesteście bohaterami wiary. I nie chciejcie naprawdę mówić, a ja co, co tam ja potrafię, ja nic nie potrafię. My często, wiecie, z takiego całego rozdziału potrafimy jedną rzecz zdobyć. Ja wam powiem, co potrafimy z tego słowa przeczytać. Zauważyliście to? Co najczęściej znajdziemy w tym słowie? Słuchajcie. Pan Jezus powiedział, bo bezemnie mnie nic uczynić nie możecie, a my najczęściej znajdziemy tylko nic nie możecie uczynić. Ale Pan Jezus powiedział, bo bezemnie". mnie. Szatan sprytnie potrafi oszukać, żeby tylko nie zrozumieć tego, co Pan Jezus powiedział. Nie dajcie się oszukać. Pan Jezus wyraźnie powiedział: Ze mną możecie wszystko. Ja to tak czytam w moim słowie. Ale bez mnie nic nie możecie uczynić. I to jest prawda. Dlatego czytajmy wszystkie słowa, czytajmy je wszystkie, gdyż Pan Jezus daje nam niesamowitą możliwość. Bóg daje nam możliwość, abyśmy mogli wydawać owoce, przynosić chwałę, przynosić chwałę za chwałą. Niech to będzie owoc, wiecie, to nie tylko raz w roku, ale tutaj jest napisane w Ezechielu jest napisane, że miesiąc w miesiąc przynosi owoce i one są coraz to lepsze, coraz to większe. One są, to, te drzewa są roz, rozrośnięte, one są wydające owoc. 12 razy do roku. Halleluja. To nie tylko jednorazowo, to nie tylko przez chwilę, to nie tylko jest raz w roku się możemy cieszyć. W naszych ogrodach tak jest. Ale przyzwyczajajmy się, że w Bożym Królestwie jest inaczej. Halleluja. I na koniec chcę przeczytać jeszcze to. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój. Jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Hallelujah. Przez to uwielbiony będzie ojciec. Ja zawsze, kiedy modlę się, kiedy śpiewamy, kiedy uwielbiamy Pana, mówię: Ojcze, chcemy uwielbiać Ciebie, chcemy Ciebie wywyższać, chcemy przynosić Ci chwałę. Ojcze, chcę, aby dzisiejszego dnia w szczególny sposób było uwielbione Twoje imię. Chcę, żebyś się dobrze czuł wśród nas, żebyś powiedział żebyś powiedział do Ducha Świętego obok Ciebie: Popatrz, jak oni uwielbiają mnie, i czuję się zaszczycony wśród nich. Hallelujah. Żebyś powiedział do Jezusa, popatrz, jak oni śpiewają wdzięcznie, dziękując za swoje życie, za to, co uczyniliśmy dla nich. I to można zrobić przez to, jeśli obfity owoc wydacie. Halleluja! Słowo nasze wyśpiewane, nasze słowa, to jest jeden z małych owoców. To są owoce. Ale naszym życiem przynosimy naprawdę wiele owoców. To, co już powiedziałem, ten cenny owoc, dziękczynienie, wdzięczność. Każdego dnia. Kiedy narzekania staje się coraz mniej, kiedy narzekanie zostawimy sobie do komory. Panie, przychodzę do Ciebie teraz 15 minut, słuchaj, będę narzekał. I tam narzekaj na wszystko. Mów o wszystkim, co Ci się nie podoba, mów o wszystkim, co byś chciał zmienić, co się na nic nie godzi, mów o tym Bogu. Tak, mów o tym. Powiedz o tym wszystkim Bogu. Narzekaj, płacz, żal się, cokolwiek, wszystko inne. Powiedz Mu to wszystko. A potem przynieść owoc wdzięczności. Hallelujah. A bo zauważysz, że po jakimś czasie Bóg zmieni twoje życie. I przyjdziesz i mówisz: Boże, mamy 15 minut na narzekanie, ale nie wiem co powiedzieć. No to może zacznę od uwielbienia. Zacznę od dziękczynienia. Panie, dziękuję Ci, że między mną a tobą się nic nie zmieniło. Jak mnie przyjąłeś kilka lat temu, tak jestem dzisiaj. I coraz bardziej szczęśliwy, halleluja. Chcę Ciebie wielbić, chcę Cię dziękować. Chcę dziękuję Ci za ten dzień, za kolejny dzień. Dziękuję Ci, że mogę żyć, że mogę oddychać. Dziękuję Ci, że mogę egzystować, że mogę spotkać się z moimi przyjaciółmi, moimi znajomymi, że mogę uwielbiać Ciebie. I dziękuję Ci, że mogę spotkać się w zboże, w kościele, aby uwielbić swoje święte imię razem. Halleluja, już chcę iść, halleluja. I to się zmieni w naszym życiu. Halleluja. On chce, abyśmy dojrzewali, abyśmy wzrastali. Z tego małego drzewka, które wydawało się ciekawe, czy ono kiedykolwiek zaowocuje, stanie się drzewo, które przynosi owoc i uwielbia Ojca, i uwielbia Boga. Halleluja. Halleluja, Duchu Święty, niech to będzie słowo w naszym życiu. Niech to będzie słowo w naszym życiu. Halleluja. Poszerzmy zasięg swojego myślenia. Poszerzmy zasięg swoich granic. I chcielibyśmy nabrać, nabrać ochoty na życie, nabrać ochoty na Bożą obecność na Bożą obecność każdego dnia. Każdego dnia, tak jak to drzewo każdego dnia potrzebuje soku, potrzebuje wody, potrzebuje y, posilenia, potrzebuje wzmocnienia i nie daje rady samo za siebie nic wyprodukować. Tak my potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie. Ten strumień niech płynie, niech płynie i dziękujemy Ci, że możemy brać i brać i brać. I chcemy to robić jeszcze więcej. Jeszcze bardziej. Ojcze, prosimy Ciebie jako ogrodnika, abyś Ty nas pielęgnował. Abyś Ty nas, abyś Ty nas przycinał. Abyś ty w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy za bardzo już gdzieś rozszerzeni, a nie przynosi to owocu, abyś ty dawał radę. Halleluja, ty zawsze dajesz radę. Halleluja. Potem będziemy potrzebować Twojego pocieszenia ale będziemy przynosić jeszcze większe owoce. Hallelujah, Duchu Święty, dziękuję Ci za to słowo, dziękuję Ci za to zgromadzenie, za każdego jednego z nas. Panie, niech te wspaniałe owoce wdzięczności będą wśród nas. Niech będą, Panie, niech będą to wizytówką Twojego Królestwa. Niech owoce dziękczynienia będą każdego dnia, każdego dnia. W małżeństwach, w rodzinach, w domach. Hallelujah, Dzięki, Jezus. Amen.